Siema, hejo, zobaczcie to. Posprzątałem. Posprzątałem, światło mam nawet. Jadę na myjnię i przetestuję trochę tego FMF-a, czyli taki mały, krótki test. Motocykl, jak widzicie, brudny. Trzeba go umyć, jak mamy okleinę zakładać. To wszystko pozdzieram, tą starą okleinę, bo widzę, że tutaj jest już taka leciwa. Ale to mi się udało, no. Posprzątałem. Na podłodze czysto. Teraz to można robić. Nawet wieczorami. A dzisiaj fajna pogoda. No już szaruba się robi. Mam nadzieję, że zdążę i po ciemku nie będę wracał. Będzie dym. Jest dym. Będą dymy. Ładnie, bleku, posprzątałeś. Ale napierdziela ten wydech. Po prostu. Deszcz spada. Ale musiałem wyjechać, żeby go umyć. I posłuchać, jak to gada. Czy w ogóle będzie mnie słychać? Szkoda, że pada, bo bym coś na kole mógł pojeździć, ale jak widzicie. Słabizna. Nie da rady. No tego to każdy usłyszy, to umarłego zbudzi. Chorego uleczy. Odebrali z nas motocykle.
traktor to się chowa przy tym. Pamiętacie tego gościa z piłą u Roberta? A ten na koło chce iść. Ja tak mu tutaj na pół gwizdka daję, nawet nie. Kopyrka. Jak dobry Chińczyk ten FMF. Ale musiałem się przejechać. Zmienił zdanie. Pierw w prawo, potem w lewo. No każdy może. To teraz jakbym tam chciał jeździć na kole, to mnie wygonią. Patrz, Dąbroś, u mnie się ściemnia. To nie jest druga w nocy, ale już prawie. Dąbroś, nocny Marek. Ale to naiwania. Ja pierdzielę, powiem wam, że... Ciężko będzie wyjechać na miasto. Absolutnie. A dlaczego tu światła nie ma? Jak ja mam widzieć, panie? Ale beta ładny, ładna, czysta, pojedzie do garażu. Dobra, już więcej tej kasy wyciągnę. Ja wiem, 7 max starczy? Może. Może starczy, może nie. Zobaczymy. Kurde, cały mokry jestem. Niby tak siorpi, ale jestem cały mokry. Dobra, pierw go opłukę ciepłym. Kółko najważniejsze, żeby umyć. Tak z grubsza go objadę. Potem pójdzie piana. Potem jeszcze przed oklejaniem go ładnie wytrę. Wyczyszczę jeszcze odtłuszczaczem jakimś. Kółko się kręci, patrzcie, ale napierdziela. Szybciej niż ja jeździłem teraz. Pierwsze mycie FMF-a.
Tak się zastanawiam, czy czasami nie założyć tego detekilera. Dla mnie to jest za głośno. Tak na miasto. Już słyszę w komentarzach niezadowolenie. Będzie ściągał, po co kupił. Nie, za głośno mi jest. Szczerze mówię. Dobra, płukanie. Może starczy, może nie. O, światło dali, ja. Jej. Powiem wam, że nie opłaca się pod domem myć krosa. Lepiej na mylnie przyjechać. Dobra, jadę postraszyć jeszcze ludzi. Ten z piłą to się wystraszył. Taki gostek jak u Roberta. A z piłą po mieście, żeby chodzić? Może to krewny. Rozpadało, słuchajcie, wracam do domu. Na koło postawić. To trzymajcie się, nara, hejo. A burce piszą. Głośny jak cholera, naprawdę, mówię wam. Dla mnie jest za głośny, jeżeli chodzi o miasto. I nie podoba mi się aż taki głośny. Czyli czubek wchodzi tam z powrotem.
No może na jakiś zlot jakby się jechało, to można ściągnąć, ale tak to ci ludzie to mnie tam wygonią. Tam ludzie mieszkają obok. W ogóle tutaj muszę też przejechać koło. Tu często bardzo policja stoi. No to tutaj to się już nie wymigam z tego wydechu. Z kierunkowskazów jeszcze się wymigam, ale z tego wydechu to już na pewno nie. Elo, na rajos.